Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Pogadam dzisiaj z Wami o pieniądzach, o w szeklach i energii obfitości. Bo tak, w środowiskach rozwojowych bardzo ładnie to brzmienie, że to jest obfitość i to jest ta energia obfitości, a w tych bardziej ugruntowanych, takich może powiedziałabym tradycyjnych e, sformułowaniach, no po prostu chodzi o pieniądze. Ilekroć mówię o pieniądzach w moich mediach, albo piszę posty o tym, raczej piszę posty, bo chyba do tej pory nie nagrałam konkretnego wideo, to zauważam, jak bardzo to polaryzuje odbiorców tych treści. Czasem słyszę na przykład, czemu ty gadasz o pieniądzach? Nie mogłabyś po prostu dalej być tą nie wiem, dziewczyną, która chodzi na łące na bosaka i pisze o miłości? Albo na przykład, no dla mnie pieniądze się nie liczą, a liczy się miłość. Lub ja nie zwracam uwagi na facetów z pieniędzmi, zwracam uwagę na tych, którzy są wartościowi. To są bardzo ciekawe poglądy, wiecie. <grytanie> I one, one mnie równo bawią, co drobinę niepokoją. A niepokoją mnie, bo co ma piernik do wiatraka? Jakby serio. <grytanie> Pieniądz jest pieniądzem, kropka. Pieniądz jest czymś, co istnieje i ma wpływ. To jest chyba najbliższe obiektywnego spojrzenia, co może być. Po prostu. A tymczasem, wokół pieniądza, tak jak wokół tematu, wokół którego głównie komponuje moje treści, czyli seksualności, to tak samo wokół pieniądza jest równe odium, równe tabu jest nałożone na pieniądze. I to nie jest takie spoko na przykład i super komfortowe, żeby dwoje ludzi, którzy. Dajmy na to się poznają i po prostu zaczynają ze sobą rozmawiać, czy to jest relacja, która ma iść w stronę erotycznej, czy raczej takiej przyjaznej, żeby oni po prostu normalnie mówili o pieniądzach przy sobie. Ja na przykład nie spotykam takich ludzi. Eee, I nie robię teraz i domyślam się, skąd teraz może płynąć myśl, która rodzi się w waszych głowach, gdy to mówię. Bo wiem, że moje myśli popłynęły automatycznie w tę stronę. Że jak zaczynać w ogóle rozmowy o, o, o kasie z ludźmi? Jakby serio? I widzicie, ja też mam to oprogramowanie. Też mam to oprogramowanie ciekawe właśnie, że o pieniądzach się nie powinno gadać. Że to jest jakieś tabu. Że trzeba naprawdę czuć się swobodnie, żeby o tym zacząć rozmawiać. Jest coś bardzo ciekawego w tej energii i jest wiele blokad, które w sobie nosimy, nawet nie wiedząc o tym, że je nosimy. Wiecie, jaki jest mój sposób... I też, on jest też tym, którego uczę moje klientki i moich klientów. Mój sposób jest taki, że patrzę na pieniądze jak na kochanka. Są rzeczy, które afirmuję, a które przyciągają do mnie tę energię. I, i to jest bardzo piękne. I tak na przykład, dawno temu nauczyłam się od jednej z moich naprawdę cudownych mentorek, że to ja jestem pieniądzem. To ja jestem energią obfitości. Do mnie wraca dokładnie to, co wysyłam. I efekt tego, co wysyłam, wraca do mnie w różnych postaciach, w tym w pieniądzach po prostu. Inna taka, inna taka właśnie bardzo piękna afirmacja, to jest patrzę na tę energię. Zresztą, jak na każdą inną energię w moim życiu. Czy to jest duchowość, czy to jest cielesność, czy to jest kariera, czy to jest. Czy to, czy to są przyjaźnie? czy to jest intelekt, czy inne takie, patrzę na, również na energię pieniądza, jak na energię kochanka. I mam raczej taki zapraszający, zapraszające takie usposobienie w tę stronę. Zapraszające. Takie, chcę Cię w moim życiu, zapraszam Cię do mojego życia. A jeśli z niego na chwilę odchodzisz, to pewnie po to, żeby wrócić z przyjaciółmi. I chcę, żebyś był w moim życiu, bo jakkolwiek wszystko mam, to wiem, że jeszcze je wspaniale wzbogacisz. I dzięki temu, że Ty wzbogacisz moje życie, ja mogę też wzbogacać życia innych ludzi. I możemy wzajemnie jeszcze wzbogacać się w tym wszystkim. I to jest moje nastawienie. Ono nie musi grać z każdym. Oczywiście, że nie. Ale to, co warto zrobić, to zrobić krok wstecz i przede wszystkim, przede wszystkim, i do tego Was dzisiaj zapraszam, zredefiniować pojęcia, Zredefiniować to, czym jest sukces, czym jest pieniądz, czym jest energia sukcesu i kariery, czym jest energia obfitości i pieniądza dla Ciebie. Większość ludzi, z którymi pracuję, są już dawno na tym poziomie, że doskonale rozprawili się z przekonaniami typu pieniądze na drzewie nie rosną, albo bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Oni już dawno wyszli z tych, z tych systemów, ale i tak czasami jeszcze jest coś, co może odpychać od nas tę energię. Odpychać od nas tą obfitość, o jaką przecież afirmujemy, bo kurczę, spójrzcie na to, każdemu życzymy. No, naprawdę, no, większość ludzi, kiedy składa jakieś życzenia drugiemu człowiekowi, to mówią, no, bądź szczęśliwy, bądź zadowolony, niech na wszystko ci wystarcza, albo po prostu życzy ci pieniędzy, tak? <grytanie> Jeżeli życzymy ludziom pieniędzy, a mamy jakieś zakorzenione, podświadome przekonanie, że one są jakoś połączone z czymś złym, to jak możemy im życzyć w ogóle czegoś takiego? To jest bardzo interesujący rozdźwięk i gwarantuję, każdy z nas jakiś rozdźwięk ma. Ja też również na nowych etapach rozwoju mierzę się z czymś takim raz po raz. To jest coś, do czego się wraca i redefiniuje na nowo. Dlatego zapraszam Was do tego, żebyście też to zredefiniowali. Jak? Podam Wam teraz bardzo proste ćwiczenie. Możecie w pewnych momentach robić, robić stop w tym wideo, po to, żeby zdążyć zapisać to, o co chodzi. Ale w pierwszej kolejności chciałabym, żebyście odpowiedzieli sobie na tych parę kwestii, które rozpocznę. Dokończyli zdania, które rozpocznę. Ja jako bogacz jestem. I wypisz kilka określeń, które przychodzą ci do głowy. Bez namysłu, po prostu je wypisz. Ja jako człowiek sukcesu jestem. I wypisz tych parę określeń. Ja, jako osoba, która stawia na karierę, jestem. I wypisz tych parę pojęć albo rzeczy, które przychodzą Ci do głowy. Ja, jako osoba, która jest mega bogata, mam albo dzielę się i dokończę. I to jest ważne. Chcę, żebyście naprawdę sprawdzili właśnie, jakie są Wasze przekonania. Po prostu to piszcie, ponieważ to z Was po prostu wychodzi. I zrób teraz, może stop w tym wideo za chwilę, bo teraz bym chciała, żebyś z drugiej strony wypisał czy wypisała tych kilka kolejnych określeń. Bogacz to jest osoba, która... I dokończ te zdania. Osoba bogata jest... I dokończ te zdania. Osoba, która stawia na sukces i karierę jest... I do końca stania. Osoba, która zdobyła masę pieniędzy, jest. I do końca stania. I chcę teraz, żebyś porównał lub porównała, co tam napisałaś lub napisałeś. Czy te rzeczy, które wypisałaś o ludziach, czy o osobie, która jest bogata albo osiąga sukces, czy, czy stawia na karierę. Czy one się pokrywają z tym, co napisałaś lub napisałeś o sobie? Bo jeśli nie, <grym> bo jeśli nie, to tu jest coś ciekawego. Zwróć uwagę właśnie na swoje własne słowa. Ja podam przykład. Podam przykład. Podam przykład z mojego dawnego życia i to, co myślę teraz. ok? I w moim dawnym życiu myślałam sobie, że no, jak ja będę bogata, jak ja będę. Jak ja będę, dajmy na to milionerką. Nie jestem, wiadomo, nie? No, ale gdybym była milionerką, to ja bym, ja bym jakoś inwestowała te pieniądze i pomagała innym, i, i robiła tak, żeby to służyło innym. Może bym otworzyła jakąś szkołę gdzieś, albo, albo nie wiem, ob, obdarowała moją rodzinę jakimiś dobrami. Um, na, pewno, na pewno dużo bym włożyła w edukację, żeby żeby właśnie i sobie pomóc, i pewnie innym. I, I posługując się chociażby tym, gdy zaczęłam się zastanawiać, jak postrzegam z kolei ludzi bogatych i milionerów, to tu miałam zgrzyt z kolei, bo moją pierwszą myślą, pierwszą automatyczną myślą, na jakiej się złapałam, było, że takie osoby są um, moralnie wątpliwe. I to, to była moja myśl, okay? To była myśl dawnej mnie, że, że ja, jako osoba bogata, ja jako milionerka, to bym była taka. Ale ci milionerzy, no, że oni są właśnie moralnie wątpliwi. I, I to jest ciekawe. I chciałabym, żebyś ty przeanalizowała, czy przeanalizował swoje właśnie przekonania, bo uwaga, jeżeli jest zgrzyt pomiędzy tym, jak postrzegasz, postrzegałbyś siebie w tym danym położeniu, a postrzegasz innych w tym położeniu. Zgadnij, co zrobi Twój umysł. Twój umysł zrobi dokładnie to, co robił mój dawniej, czyli chronił mnie od tej wartości, którą postrzegam jako fe, żebym tylko ja nie musiała być oceniona przez kogokolwiek innego w ten sposób, bo to by źle mówiło o mnie. I zwróć uwagę właśnie, czy nie ma takiego rozdźwięku. Bo umysł uwielbia chronić nas od tego, co uważa za niewłaściwe, co uważa za złe. Moje przekonania odnośnie do milionerów są już inne i śmiem twierdzić, że większość milionerów to są osoby, które zdobyły to, co zdobyły, poprzez to, że pracowały na to, po prostu na to pracowały. Naprawdę bardzo wątpię, że ta. Tych parę pojedynczych historii, które słuchamy o ludziach mega bogatych. Są jedyną historią o wszystkich ludziach bogatych. Bardzo w to wątpię. Bo większość ludzi z naprawdę ogromnymi pieniędzmi, których poznałam w moim życiu, to są bardzo szczodre osoby. To są osoby, które rzeczywiście mają bardzo otwarte serca, bardzo chętnie pomagają i dzielą się swoimi dobrami. I pomnażają to i dzielą się jeszcze bardziej tym. I, i to, to jest bardzo piękne w nich. I one są mega pokorne w tym. Dlatego, dlatego to przekonanie musiałam koniecznie zostawić, bo ono zatrzymało mnie na wiele lat w położeniu, w którym ja miałam tylko tyle, że mi wystarczało, powiedzmy, z miesiąca na miesiąc. I jeżeli jesteś w równym położeniu, to może jest w tobie przekonanie, które też cię blokuje. Może twój umysł chroni cię w jakiś sposób przed tym, żebyś ty była czy był ochroniony czy ochroniona. Przed tym, jak ty myślisz o tym czymś. Inny przykład to jest taki, że wielu moich klientów, na przykład, ocenia karierę i sukces jako, no, że to ja buduję moją karierę i to jest przedłużenie mojej duchowości, i to jest część mojego życia, którą buduję na pasji. To jest ich przekonanie, które jakby tak po prostu wylewa się z nich, kiedy piszą takie rzeczy. Ale potem, gdy analizują z drugiej strony, to człowiek, który, jest, który osiąga sukces, to człowiek, który stawia na karierę, Często się pojawia takie przekonanie: poświęcił część siebie na to albo zbudował się tylko w tym i na przykład jego relacje cierpią. I zgadnijcie, co te osoby mają za problemy. Tak jest. Stoją w miejscu ze swoim życiem i nie ruszają dalej w rozwoju, bo boją się, że będą musieli coś poświęcić i że może ich relacje na tym ucierpią. Sen w tym, że nie da się jakby no, rzeczywiście przejść przez życie bez zmian, bo to jest niemożliwe. Jeżeli my nie wybierzemy sobie drogi zmian, przygotowując się na trud, który z tym idzie, no to sorry, ten trud będzie nam walnięty prosto w twarz i jeszcze będzie nas kopał po plecach, a potem biczował po nogach. Przykro mi. <laughs> Ale zwróćcie uwagę przede wszystkim, jakie są Wasze wewnętrzne przekonania odnośnie do energii pieniądza. Odnośnie do energii obfitości, bo jeżeli są jakieś zgrzyty na tych polach, o tym, jak myślicie o sobie, jak myślicie o świecie, o ludziach, o innych kontekstach, a są powiązane z tą energią, to wasz umysł będzie robił wszystko, żeby ochronić was przed jakąkolwiek niewygodą i dyskomfortem związanym z tym, że ty możesz być postrzegana jako taka osoba. Lub ty możesz być postrzegany jako taki człowiek. Dlatego to jest takie istotne. Autorefleksja jest niezwykle ważna. I chciałabym w tym wideo zakończyć może to jeszcze w ten sposób, że jeżeli to też Wam pomoże i chcielibyście się tym poczęstować, to tak jak wspomniałam, moją afirmacją jest to, że traktuję pieniądze jak, jak, jak kochanka. I patrzę czasami na to jak na mojego ukochanego męża. Jeżeli ja jestem otwarta wobec niego, on jest otwarty wobec mnie. Jeżeli ja jestem otwarta na życie, to życie jest otwarte wobec mnie. Jeżeli ja się kocham, lubię i szanuję, to życie mnie kocha, lubi i szanuje. I do takiego też stopnia jestem kochana, lubiana i szanowana. I tak, jak o siebie dbam, tak czuję, że moje potrzeby są spełniane i zaspokojone. I wspaniale się to przejawia właśnie w tej energii pomnażania obfitości, po to, żeby się nią dzielić, bo jeden z moich ulubionych paradoksów życiowych. Szczęście się mnoży, gdy się je dzieli. <grym> I z pieniądzem jest tak samo. On nie lubi być zatrzymany w ruchu. On gnije wtedy. Spójrz na pieniądz, jak na człowieka. Jak na człowieka, na którym ci zależy. Na kogoś, kogo chcesz mieć w swoim życiu, z kim chcesz wchodzić w interakcję, kogo chcesz do siebie zapraszać, kogo szanujesz, kogo lubisz, a nie jak na kogoś, kogo musisz trzymać w piwnicy na jakieś, jakieś straszne jutro. Albo boisz się, że za chwilę odejdzie i musisz je zatrzymać koniecznie. Albo mówisz mu lub jej, takiej osobie, że wiesz co, może to nie ty jesteś źródłem zła, ale na pewno miłość do ciebie jest źródłem całego zła na tej planecie. I jakby um, gdybym ja była człowiekiem i bym czuła coś takiego z, z twojej strony, to um, tam jest um, Janek albo Aśka, oni mają jakieś takie fajniejsze nastawienie do mnie, to pa, ja tam pójdę, nie? <laughs> Więc może warto spojrzeć na pieniądz właśnie w ten sposób, jak na człowieka którego zapraszasz do relacji ze sobą, i uwaga, na którego jesteś przygotowany. Pieniądze są taką energią, która jest trochę przybliżona energii nowego dziecka w życiu. Ich nadmiar nagły lub nagły brak doskonale pokaże, kim jesteś. Pokaże ci wszystkie Twoje granice i ograniczenia. I ja myślę, że to jest coś, za co można być wdzięcznym. Bo nabierasz świadomości tożsamości siebie właśnie dzięki temu. I czuję, że to jest temat, który jest bardzo ważny, o którym się nie mówi za dużo, bo znowu w szkołach nie jesteśmy uczeni ani o seksualności, ani właśnie o pieniądzach, ani o energii obfitości. Nie jesteśmy tego uczeni, dostajemy zestaw rzeczy, z którymi potem mamy ruszyć w świat i jakoś to sobie rozwikłać, co nie? Ale jesteśmy za to bardzo uczeni, że prędzej bogacz jak to było A few later. Ale za to jesteśmy uczeni, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogacz wejdzie do raju. Także mamy masę takich dziwnych przekonań w sobie i my nie wiemy, że nie mamy ale spójrzcie na symptomy w swoim życiu i tymi symptomami jest, czy ja, czy, czy, czy mi niemalże brakuje od pierwszego do pierwszego, czy ja się bardzo boję o kasę, czy pieniądze naprawdę no myślę o tym non-stop, a ich nie ma i zastanawiam się, z czego może zrezygnować, albo gdzie łapać jakieś promocje i w ogóle. Jeżeli to są symptomy, z którymi się mierzycie, to wiecie co? Może właśnie warto prześwietlić, co myślicie o pieniądzach właśnie, bo te niepokoje nic nie dadzą. Kompletnie nic nie dadzą, one tylko zamrażają w tym stanie i, i powodują, że no czujecie się po prostu źle w tym, po prostu źle. Więc, jeżeli miałabym cokolwiek doradzić, to potraktujcie pieniądze, właśnie jak przyjaciela, albo jak osobę, która jest wam bliska, albo w ogóle jak człowieka, który zasługuje na szacunek. Ja lubię myśleć o pieniądzu, jak o energii kochanka, energii miłosnej. I lubię też myśleć o pieniądzu jak o nie, o mnie samej. To są afirmacje, które niezwykle mi pomagają. I ja wiem, niektórzy z was po prostu mogą tego nie przetrawić, albo może spotkać mnie jakaś krytyka. Zawsze tak jest, ja to rozumiem. Jeżeli ma się na mnie wylać wiadro i okej, okay, ja to przyjmuję, nie ma sprawy. <laughs> to nie jest moje. <laughs> Ale jeżeli cokolwiek z tego wideo miałoby wam w czymś pomóc, to świetnie ono już spełniło swoją rolę w takim razie. A ja życzę Wam w takim razie autorefleksji, tym razem głębokiej autorefleksji, kochani. I jak zawsze, soczystości. Do usłyszenia, do zobaczenia.